Siemaneczko, witam was w drugiej części moich przygód i zmagań z tym oto jakże wspaniałym gruzikiem za 1200 polskich złotych. Tyle się brandzlowałem z tym odcinkiem, po prostu nie za wiele się działo. No po prostu grzebałem sobie na przestrzeni, że tak powiem, 6-7 miesięcy przy tym samochodzie i nie było, że tak powiem, nic ciekawego, żeby wrzucać, nie wiem, jakieś 5-minutowe filmiki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zebrałem, że tak powiem, cały materiał, przy którym tym aucie, że tak powiem, przy czym grzebałem, z czym się zmagałem przy tym samochodzie i zebrałem to po prostu w jedną całość. Tak, żeby powstał z tego nieco dłuższy odcinek. Zatem zapraszam. W poprzednich odcinkach. Środek musi, proszę, powiem wam, musi być obrzydliwy. No inaczej się nie da, tak? Gałeczkę może co niektórzy poznają. Była w moim E34, a to tylko dlatego, że poprzednia gałka tak samo była tutaj niemiłosiernie obrzydliwa. Też ją obkleiłem przez chwilę, bo tu była taka zniszczona skóra i to się wrzynało w łapy. Chcesz zamknąć drzwi? No nie ma opcji, nie? Nie, trzeba szarpać za górę albo tutaj za schowek. Aha, schowek też już wyrwany. A pod maską, proszę ja was, nieśmiertelne M43 na łańcuchu, ale co najważniejsze, suchutkie. No i co najważniejsze, jak mówiłem, sekwencyjna instalacja gazowa, proszę ja was. It's all about humanity. No więc pora na grubsze roboty przy gruziku. Wlecą dzisiaj nowe klocuszki na przód. No i ta nieszczęsna uszczelka pod kolektorem wydechowym. Kurde, mam... Podejrzewam, że na pewno to nie pójdzie łatwo. Będzie, kurde, lipa. Na 100% upierdzielę jakąś szpilkę. No zobaczymy. Zapsikałem już wszystkie śruby tam przy kolektorze. Jeszcze trochę się dymi, bo ciepły silnik był. Zobaczymy, no mam nadzieję, że uda mi się nic nie pourywać, no ale się zobaczy. Tak więc bierzemy się za robotę, fachową robotę. Dostałem ostatnio taki elegancki prezent w postaci klucza z Parkside'a. Zobaczymy, jak maszynka poradzi się z kołem. Jeszcze walka normalnego, kurde, zapomniałem. Dobrze, że mam jakiś taki awaryjny, co leży w garażu zawsze. W żabie mi ostatnio wywaliło o-ringi. Też taka gówniana z marketu. Trzeba było użyć. Czemu w tym aucie wszystko, kurwa, musi iść jak kurwie w deszcz?
No jest różnica, co? To są te klocki, które zdjąłem, ale to są nówki, więc... Fajnie, bo kurczę, bez problemu udało mi się wcisnąć tłoczek, trochę gumka się podwinęła, zrobię, spróbuję naprostować. No najlepiej ja bym w ogóle zdemontował tłoczek, nowy dał, ale no nie mam czasu teraz takie zabawy, nie ma nawet na razie jeszcze placu w garażu. To więc powoli montujemy, zajebiście, cieszę się, że w miarę póki co to idzie bez jakichś większych przeszkód. No i elegancko poskładane wszystko, przysmarowane i jeszcze pomyślałem, a psiuknę szprajem. I jest ładnie elegancki niebieski kolorek. Sportowy, fajnie będzie pod tą felgą widać. Montujemy i zaraz druga strona. I po dwóch godzinach kurwowania udało mi się w końcu wyrwać ten kolektor wydechowy. Zobaczcie, to było przyczyną tego pierdzenia. To dosłownie w dwóch częściach było i tędy dmuchało. Tu jak widać to czarne, to jest przedmuch. Wszędzie jest srebrno i tędy dmuchało. To tak wygląda nowa uszczelka. No jest pewna różnica. Ta osłonka na świece tam leży. Ja wyrwałem i kurwiana. No, takie to zwłoki. No nic, teraz muszę to poszlifować diaksikiem i montuję ten szajs. Nie nagrywałem od początku, w sumie jakoś zapomniało mi się. Wziąłem się za to nad kola. Korozję zeszlifowałem diaksem. Kontóweczką, a na nie była taśma. Tarczka listkowa. No i no niestety w tym jednym miejscu wyszła dziurka. No za późno, że tak powiem. Za to wcześniej ktoś się zabrał. Ale poza tym, no to tutaj przynajmniej na wylot nie ma dziur. No to tu już zakonserwowałem. Pokażę wam materiał, czym. O! Taki primerek antykorozyjny, no nie jest to tak jakby super ekstra, jakoś droga naprawa, ale przynajmniej będzie to lepsze niż wcześniej było. Tutaj już jest kolorek rzucony, też szprajem, szpraj czarny, real prawie ten sam co samochód. Możliwe, że kupię w ogóle jeszcze szpraja takiego idealnie pod kod lakieru. Wtedy by się to poprawiło, ale to zobaczymy ogólnie jak to wyjdzie. No i tak się tym bawię. Pokażę wam potem efekt końcowy. Ściągłem sobie cały przód, nerki już pozakładałem wcześniej. Bo jak wcześniej widzieliście, nie było trochę spasów tutaj tak samo na przykład. No wkurza mnie po prostu jak jest coś takiego i to lata. Muszę ściągnąć kierunkowskaz, tu jest taka jedna śruba, żeby ją dokręcić po prostu, bo to potem o wiele lepiej wygląda, jak to ma to te swoje spasiki. I nie ma, że wszędzie są różne szczeliny, jak w gruzach takich typowych. A tak będzie wszystko ładnie, elegancko. I no, zaukładam zaraz zderzaczek i tu próbuję jeszcze wyrównać, na przykład tutaj jest trochę szpara. Między właśnie drzwi, na górze drzwi, dole drzwi, zaraz też to porównam i będzie luksus. Jak wcześniej wspominałem, ten samochód miał jakiś czas temu małą przygodę. Przez co właśnie i ten błotnik był wymieniony, pomalowany i ta maska jest taka pokieresowana, bo kumpel się wsunął pod barierki. No i teraz właśnie zauważyłem, że lampa się nie trzyma, bo tak jakby to było oderwane i widzicie, że to jest ciula, to było w ogóle nieproprostowane. Arek, do ciebie to chujowo poskładałeś ten przód. Tutaj nie było śrubek, taka mała docinka, teraz właśnie wstawiłem śrubki, to następnym razem sobie tu zakonserwuję, teraz spray nie mam przy sobie. No i co, muszę to lekko podprostować, tak żeby to lekko się poniosło do góry, żeby lampa mi podeszła. Jak już wcześniej wspomniałem, bardzo mi się podoba w tym samochodzie to, że w tym aucie, że tak powiem, przez to, że to auto miało tylko jednego właściciela w Polsce, był to mój kumpel, wcześniej w Niemczech też jedną osobę, tu nie ma praktycznie nigdzie druciarstwa porobionego. Wszystkie kostki są oryginalne. Większość, prawie wszystkie elementy, jakie wykręcam, mają logotyp BMW, chłodnica oryginalna, wszystkie cybanciki są oryginalne. Nie ma tu nigdzie nic podrutowanego na Szkota. To mi się właśnie w tym samochodzie bardzo podoba, że to auto jeszcze jest, można powiedzieć, nieskażone druciarstwem polskim. Jedynie są to, że ten gaz jest tylko założony z takiej większej modyfikacji, a reszta, wszystkie spinki, wszystkie klipsy to jest kurczę oryginalne. Zero trytytek, przepraszam, tu jest jedna trytytka, to może obecne, zobaczymy jak będzie wyglądało, bo te zazwyczaj te elementy tutaj się rozpieprzały. Nie, dobra, sklepię to i składam. Właśnie niedawno urwał się tumik końcowy.
O, ale mruczy. Urwało się w pizdu. Jedziemy pospawać. Fachowa robota. Wszystko poszpawane. No więc pora na kolejną fachową robotę. Zobaczcie, co ostatnio się rzuciło w oczy. Mówię, kurde, no chyba nie powinno tak wyglądać. Przy wymianie właśnie tego gówna, tej uszczelki. Zwróćcie uwagę, jak wygląda mocowanie silnika. Łapa. Urwana jest. Silnik, ale o dziwo, silnik na boki się nie rusza. Podczas jazdy nic się nie dzieje. Ale zaraz wejdziemy pod spód i wam pokażę też, o co chodzi. Kupiłem taką elegancką, ładną część. Cztery dyszki ta guma, stoprana. Ja mam stoprana w parę części w swoim daily generalnie i nie narzekam na jakość. Jedynie co widzę, że nie dali nakrętek mocujących, więc trzeba będzie stare wykorzystać. Tutaj grzybki gumowe, nie wiem po jaką cholerę. No i jak zdążymy, bo mamy 19, a jutro do roboty, więc też w miarę chcę dzisiaj skończyć o rozsądnej godzinie. No to jeszcze pasek sobie wymienimy. Napędowy, mam nadzieję, że to jest to. Bo ten zauważyłem też, że nie jest zbyt za ciekawej formie. Tak więc schodzimy na dół i rozkręcamy. No i na pierwszy ogień, póki jeszcze mam skrzynię ciepłą, jak przyjechałem na garaż, zrzucimy sobie olej ze skrzyni biegów. Zasadniczo to szczerze nie wiem, jaki tu jest olej zalany. Czytałem sobie na internecie, jedni piszą Dextron 2, inni Dextron 3. Działa. Najważniejsze, żeby ten olej po prostu spełniał specyfikację 75W80. Czy to będzie ATF? Kurde, ale stoi ta śruba. Tu olej chyba nigdy nie był zmieniany generalnie. Dlatego też te biegi tak lato wchodzą. Dobra, potrzebuję użyć trochę większej siły. Więc sam jestem ciekaw, co tu jest zalane. Czy tu będzie czerwony olej, czy co? Aczkolwiek podejrzewam, że po tylu latach to tu będzie szara maź. Tak jak się pisze na internecie, piszą mądre głowy w necie: kurwa, olej ze skrzyni jest niewymienialny. Raz producent zalaje, to tego się nie rusza. Gówno, prawda? Olej jak każdy płyn się zużywa. Chyba sobie rękawiczkę zdejmę. Łatwiej łapę umyć niż rękawiczkę wyprać. Potem siedzieć taki u was granej. Jest mi ciekaw, co tu nam poleci. O! Bardzo ładny, czerwoniutki olejek. Śliczny. Mam tam zakręcone? Mam. Proszę zobaczyć, to jest praktycznie woda. To jest praktycznie woda i w sumie zasadniczo nie umiem określić za bardzo koloru tego. Dobra, niech sobie to tu ścieka. Ale i lecimy do góry. Olej ze skrzyni się zlał, zlewa się teraz z pompy wspomagania, bo przy okazji także wymienię w przekładni kierowniczej w pompie wspomagania, bo też czasem wyła, zobaczymy, może coś pomoże. A tymczasem dzisiaj planowałem zlewać płyn chłodzący do miski, bo potem chcę go jeszcze raz użyć, bo on jest, no w sumie, ja tu wlałem 10 litrów płynu tak naprawdę, a wszystko uciekło, więc tu jest świeży płyn, ale kurde, miski zapomniałem z domu, więc tu też jest taki mały problem, czasem przerywa i spróbuję. Pierw wykręcę sobie ceweczkę, poczyszczę ją całą, wszystkie styki szprajem na styki, także wszystko popsikam. Wykręcę świecę, sprawdzę, poczyszczę, aczkolwiek poprzedni właściciel mówił, że świeczki były zmieniane, ale sobie wykręcimy, przeczyścimy je szczotą. Następnie zdemontuję sobie przepustnicę, żeby ją sobie poczyścić. I myślę, że dzisiaj się ogarnę z tym wszystkim, bo kolejny właśnie etap to jest demontaż chłodnicy, wiatraka, wisko, ponieważ tam będziemy prawdopodobnie musieli wiercić w głowicy, żeby po prostu wywalić tą starą szpilę, która tu niestety jest ukręcona.
No i na koniec, sam koniec wymienię sobie filterki z gazu, bo też gaz nie wiadomo kiedy był serwisowany. Powiem tak, serwis gazu u mnie w mieście 150 zł. Filtr plus komputer. Na internecie ten filtr jest za 12, ten jest za 5, czyli 17 zł plus przesyłka, a na sam komputer u mnie gość, za sam komputer gość bierze 3 dychy. Bez matematykę pozostawię wam. No i poprzedni właściciel nie kłamał, świeczki widać, że były zmieniane. Obczyszczę je tylko, widać na każdym cylindrze jest taki sam zapłon, więc tu nie ma problemu. Obczyszczę je tylko odrobinkę właśnie Scotch Brightem. Cewka tak samo, już tutaj popsikałem wszędzie kontakt szprajem, tutaj tak samo do środka, więc to na pewno pomoże coś układowi, znaczy inaczej nie pogorszy, a może będzie trochę lepiej, bo troszkę mówię przerywa. I no, składam to z powrotem. The next day. Trochę głośno, bo E39 się sprząta. Wlanie oleju do skrzyni odbywa się tym koreczkiem od boku. Tylko trzeba mieć strzykawkę z wężykiem najlepiej, a niestety wężyka zapomniałem. 75W80 Valvo Line. No i lejemy, no, lejemy. Tu widać dalej z tego płynu chłodzącego wszystko obrzygane. I no. No i pora na konkretną robotę. Czyli zrzutka chłodnicy, poluzowałem sobie już cybanciki, bo muszę wywalić tą rurę, żeby wyciągnąć obudowę wisko. Nie chcę je połamać. Zrzucam chłodnicę, czy pierwszy zrzucam płyn, potem chłodnicę, obudowę termostatu i patrzymy, co tam poprzedni właściciel nadziabał. No i termostacik wyjęty, jak myślałem, uszczelka z jednej strony jest przegnieciona, trzeba ją będzie wyciągnąć. Tu nie dopinało w tym miejscu, tu nie było śruby, a tam jest dogniecione, ale się wyciągnie, natomiast jak widać, sprawca całego tego majdanu i zdarzenia. Uwaga! O. Ukręcona cała śruba i teraz będę musiał zaplanować sobie, jak to mądrze stąd wywalić. Jak mądrze to wywalić i nie rozpierdzielić przy okazji głowicy. No nic, trzeba będzie teraz pokminić. Ojciec od znajomego polecił mi, że zanim zacznę tu wiercić, spróbować nabić na ten urwany rozwiertak nakrętkę. I faktycznie udało mi się nabić na tą nakrętkę. Zaraz to spróbuję obheftać spawareczką i może obejdzie się bez wiercenia w głowicy, bo tego chciałbym bardzo uniknąć. Więc ospawam tą nakrętkę teraz na tym rozwiertaku. No i zobaczymy, zobaczymy. Może pójdzie. No i niestety tam, jak wcześniej, nie wiem czy mówiłem, wpadła mi śrubka tu na dół, niestety jedna, no i trzeba pompę wody wykręcić. Wcześniej wisko musiałem odkręcić, a żeby odkręcić wisko, trzeba mieć taki kluczyk. Skombinowałem od kumpla, który tam blokuje się o te śruby. Taki jeszcze protip, żebyście pompę wody wykręcali, to nie po odkręceniu śrub ona na bank nie wyjdzie, trzeba... Jest taki patent, tu fabrycznie przewidzieli takie śrubeczki, otwory na śruby. Trzeba trochę dłuższą śrubę wkręcić i wkręcać jak ściągać, że tak powiem. I wtedy pompa powoli zaczyna sama wychodzić. Właśnie ją teraz wyciągam. Ach, jak to majster mówi, dorabiłem piździeuszu, tam tego otworu nie będę wam pokazywać, bo aż mi wstyd. Ale potem pokażę wam, na jakim patencie to poskładam tak, żeby to nie ciekło. No myślałem, żeby olać tą śrubkę i tego nie wyciągać, ale dobrze, że postanowiłem tą pompę wydupać. Patrzcie, o. Tu jest ta śrubeczka. Teoretycznie rzecz biorąc, o, nawet dwie! O kurwa, ja myślałem, że jedna tylko mi tam wpadła. Ja pierdzielę. No, to dobrze, to jednak zdecydowałem się, bo powiedzmy, jakby dał to zostało obrotu, ta śrubka gdzieś by wpadła, tam przemieliłoby tą pompę wody, dziękuję, i podwójna robota trzeba byłoby ściągać. Swoją drogą ciekawostka, widzę, że to jest pompa jeszcze OM BMW. Możliwe, że jeszcze nigdy nie wymieniana. Ale jest w fajnym stanie. Fura ma 255 tysięcy. A wątpię, żeby tu ktoś wkładał oryginalną pompę. Ale mogę się mylić. I może to jest po prostu już wymieniana kiedyś, a i na OM. Ale wątpię, raczej to jest po prostu jeszcze z pierwszego montażu. Tak więc składam to wszystko z powrotem. A silikonek już mi się grzeje. No i wymyśliłem coś takiego. Taka blaszka. Tu w obudowę rozrządu. To tutaj wejdzie. Dociąłem sobie ją. No, o, tak, i te ucho tam mi będzie dociskać w tym miejscu to wszystko, tak więc po nie,
ładnie to dokręcę, tam jeszcze silikonem to wszystko uszczelnię takim porządnym. Właśnie mi się ogrzewa, bo było zimno w garażu. No i tak to będzie, myślę, że będzie w porządku, bo naprawdę nie mam już sił do tej głowicy i pierdziele, nie będę poświęcał trzeciego wieczoru, żeby to rozwiercić. Myślę, że to rozwiązanie będzie bardzo dobre. No i zamontowane. Wcześniejsza blaszka była trochę ładniejsza, ale pękła mi, jak ją trochę doginałem. I teraz jest tak ładnie, elegancko dociśnięte silikonek. To jeszcze zdemontuję trochę, im obrobię. Taka ciekawostka, to jest kawałeczek samolotu, dokładnie Embraera 190. Z roboty wziąłem trochę złomu, że tak powiem, o jakieś kątowniczki, żeby sobie właśnie dorobić. To jest jakieś tam usterki, to widzę nawet dlaczego to było zdemontowane z samolotu. Tam była jakaś korozja, jakaś zapaćkana i to już się nie nadaje do latania. Nawet numer usterki, 6 strefa 65 usterka. No więc teraz trochę Embraera będzie w BMC, ale chyba i tak to zdejmę i trochę to tak wydrapię, chociaż nie wiem, może tak to już to brzydkie zostanie. No i co, no i składam ten burdel cały z powrotem, no i tyle, no. Nie jest to może za pięknie, ale myślę, że sprawdzi się i nie będzie ciekło w ogóle. Silikonku jeszcze eleganckiego dookoła tam zrobiłem. Podokręcałem te śruby, no i gituwa, no i trzeba składać ten burdel. Chciałem od razu dać nowy pasek klinowy, oczywiście się okazało, że jest za krótki. Wysłali, szkoda tylko, że zamawiałem to z jakieś 3 miesiące temu, więc raczej nie odeślę. Ale poseczek siedzi tu zamontowane, blaszka elegancko zamontowana, trzyma tutaj wszystko. Składam te. Przy okazji wymieniłem, tutaj jest taki kruciec. Jak rozkręcałem, zobaczyłem, że jest w ciulatym stanie, popękany dookoła, brakuje mu trochę plastiku. Nowy kosztował 18 zł bodajże. Tu jest nówka, tu jest stary. Trochę pod innym kątem jest ten wlot, ale no jest różnica w długości w ogóle i materiale. To już całe wykruszone ze starości. Zatem to żaden pieniądz, a przynajmniej nie zawiedzie gdzieś w trasie, że szczeli coś zacznie ciecnąć, więc tu jeszcze poczyszczę dookoła i montuję. Zdjąłem sobie przepustnicę, żeby ją wyczyścić, ale o dziwo, kurczę, jest bardzo czysta. Co mnie zdziwiło, myślę, że to będzie czarny nagar osad. Kolektor ssący tak samo w środku, bardzo czyściutki, więc nic, no, przyjadę tylko do breaking cleanerem i składam to z powrotem. No i tutaj praktycznie wszystko poskładałem. Przyszedł czas na ostatnią rzecz, którą chciałem zrobić pod maską, mianowicie wymiana filtrów LPG. Wiele ludzi boi się gazu zasadniczo i się w sumie nie dziwię, bo wiadomo, no jest to... No jest to jednak praca przy gazie, jednak jeżeli już nie macie gwarancji na instalację, to uwierzcie mi, że wymiana filtrów jest bajecznie prosta. Potem wystarczy go pojechać na komputerek, na kalibrację i kurczę, u mnie w mieście wymiana filtrów plus komputer kosztuje 150 zł. Za całą paczkę filtrów, bo jeszcze wziąłem sobie na zapas do Golfa mojego. Inaczej. Filterek fazy ciekłej 3 zł, fazy lotnej 10 zł, bo tu jest taki twister. To jest troszkę inne niż te od Chai, takie... moment. No, tak jak wspomniałem, to są fazy lotnej, zazwyczaj są takie, ale u mnie akurat jest zrobiony wkład twister i jest taki, on jest czasem, on kosztuje 10 zł, więc trochę droższy jest niż od tej Chai. I tu mamy filtr fazy lotnej, kurde, to jest fazy lotnej, to jest fazy ciekłej, albo na odwrót. No i tutaj trzeba sobie odkręcić, tylko nie wystraszcie się, bo teraz delikatnie będzie gaz uciekać, bo to jest pod ciśnieniem. Żeby tego od razu na strzała nie wywalić, bo po prostu wystrzeli. I tu teraz musicie wszystko, co jest w przewodach, że tak powiem, skroplić powietrze, lepiej sobie odpłonić gaz, ten garaż, żeby się nie nazbierało tego na ten, żeby to nie strzeliło nic. Możemy sobie poluzować, tylko jak mówię, nie od razu, bo to nam wystrzelić, więc trzeba, o. To chwilę posyczy i przestanie i już koniec. Popuszczamy i zaraz wyciągniemy filterek. Oj. Filterek tam się tutaj ukazuje. Nie jest jakiś ultra brudny. No tu jest ciemny, tu gdzie którędy gaz dochodzi. Więc sobie wymienimy, jest O-ring. Tutaj zostawimy go z powrotem. Chyba, że jest nowy. Na wszelki wypadek zamówiłem kilka różnych typów. Tu mam to Tomasetto, a te... Tu, ale one chyba są takie same, tylko widzę, ten ma O-ringi, tamte nie mają. Bo to jest po 2-3 zł, warto sobie wziąć, tak powiem, do kilka modeli i dopasować, bo trochę byłoby ciulato, jakby nie pasowało, abyśmy rozebrali to. No więc co, wykręcamy i co? I
co, 120 zł można powiedzieć praktycznie w kieszeni. No dobra, nie, bo dycha filtry łącznie tam 15 zł. Potem na komputer 30 zł i filtry wymienione. No i nowy filterek zamontowany. O-ringi także dałem, które były w zestawie. Tu są stare. Nie są złe, nie są zużyte, ale jak są nowe, to są nowe. Wiadomo. Natomiast filtr typu twister odkręcamy sobie od spodu. Ja już sobie go poluzowałem. Trzeba go trochę kluczem, że tak powiem, poluzować. Najlepiej wykręcić sobie z cybantów. No i co? I wychodzi i tu jest ten filterek. W sensie wkład jest wymienialny. Proszę bardzo. O, to jest stary wkład. No jest brudny. I tu mamy nowy wkład. No widzę, delikatnie się te plasticzki różnią. Sobie zaraz poprzykładam wszystko. O. No jest trochę różnica. No i pora zalać dziada kulerem. Już tu wlałem tyle, co wtedy spuściłem z baniaczka. Tutaj praktycznie w przeciągu pół roku 10 litrów płynu przeszło, więc cały układ, że tak powiem, się przepłukał, bo reszta pociekła. Tak więc płyn wlałem ten, co był, plus no wiadomo, trzeba było bania kupić, bo nie jest cała chłodnica i tak na cały układ pójdzie jeszcze sporo, bo tu a zlewałem z bloku, jak pompę wody wyciągałem, tak więc zalewamy i trzeba będzie odpowietrzyć. No i dobra, pomalujemy ją teraz wałeczkiem na taki oczyjemny zielony, będzie fajnie, elegancko wyglądała, jak to gruzik, bo tak, czarna to zwykła taka. Nie no, żarcik, poklejałem szyby, bo będę ją polerować, a to jak się da za dużo troszeczkę tego na gąbkę, to chlapie dookoła na wszystko i zostawia takie kropki na szybach i to potem dosyć ciężko jest domyć, więc po prostu pozaklejałem to, co nie będzie spolerowane i po prostu będę miał potem mniej roboty. Lakier nie jest zły, ale też nie jest tragiczny, to nie jest jakiś ultra super, dużo widać jakich różnych tych hologramów takich kolorowych, no, takich dookoła. Nie wiem, czy po światło to będzie widać. Mam przylatą kamerę, więc zrobimy polereczkę. Już kurwa nie mam sił do tego klamora, nie nagrywałem tego, jak poskładałem wszystko, ładnie tutaj stąd nie cieknie, natomiast zajrzałem pod spód i co, i wszystko znowu udupione było z płynu. Co się okazało? W tym miejscu się rozszczelniło. Łączenie tego gówna przezroczystego z czarnym, ale nie mam sił, nie mam chęci, czasu ani hajsu teraz na szukanie chłodnicy. Chcę już wyjechać z tego garażu, wjechać innym samochodem. Wziąłem z celokonkiem eleganckim, obkleiłem, teraz farelka to ładnie grzeje i musi trzymać, zobaczymy, kurde, fachowa robota. Przyszła mi nowa chłodnica, ale kurwa, tak mi się jej nie chce wymieniać, a okazało się, że to aż tak w sumie nie cieknie, elegancko zaklejone silikonykiem. Wytrzyma, panie, wytrzyma. Płyn w miarę nie cieknie, bo przyjechałem się specjalnie ten chłodnicę wymienić. Ale patrzcie, kurde, tu pod maską sucho zasadniczo, płyn nie uciekł. Widać, jest 3/4, tyle nie nalałem. Więc to generalnie całe to odtłuściłem po prostu. Napierdolałem silikonku, odtłuściłem paluszkiem, jak to nasz majsterek robi. I mam nadzieję, że będzie gituwa. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Więc tak powiem, jeszcze pozbieram materiał na trzeci i ostatni odcinek z tą oto maszynką, bo potem ona idzie na handelek, do sprzedaży, znaczy się. A to dlatego, że po prostu będę na co dzień użytkować tą maszynę, którą widzieliście w poprzednim oto odcineczku tu na górze, czyli jakże wspaniałą i zajebistą, że tak powiem, E39. Proszę ja was, kto nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Zatem co? To by było na tyle. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Strzał! No i to by było na tyle mojej kariery z BE36. Tu mi pan, o, wjechał dostawczakiem w tył.